W grudniu 1970 roku robotnicy kilku polskich miast, głównie na wybrzeżu, wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko podwyżce cen żywności wprowadzonej na kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia przez rządzącą wówczas Polskę ekipę Władysława Gomułki. Oczywiście motyw przede wszystkim był ekonomiczny. Tym ludziom się żyło marnie i nie chcieli dłużej żyć w tak marny sposób, jak to w końcu lat 60. miało miejsce. Ale tak naprawdę te wydarzenia miały też oczywiście swój kontekst polityczny, ponieważ były protestem przeciwko rządom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Partii Komunistycznej, która sprawowała wówczas już rządy od kilkudziesięciu lat bez jakiejkolwiek legitymacji w demokratycznych wyborach. A więc protest miał wymiar przede wszystkim ekonomiczny, ale przez fakt, że system miał charakter niedemokratyczny, miał też wymiar polityczny, bo oznaczał, jak to powiedział Władysław Gomułka, kontrrewolucję. A kontrrewolucją należało zdławić i to Gomułka zarządził, nakazując użycie sił najpierw milicyjnych, a kiedy one się okazały niewystarczających, również wojska do tłumienia tych demonstracji i wydał polecenie użycia broni palnej, co też nastąpiło. Efektem było ponad 40 ofiar śmiertelnych w kilku miastach, przede wszystkim w Trójmieście, Szczecinie, ale także w Elblągu i Słupsku. Kiedy 14 grudnia 70 roku rozpoczęły się protesty najpierw w Gdańsku, one później się rozprzestrzeniały na inne miasta, w elicie władzy komunistycznej zawrzało, ponieważ Gomułka rządził już od 14 lat, miał bardzo wielu przeciwników w kierownictwie partii, ludzi przekonanych, że po prostu on już rządzi za długo i sobie nie daje rady, a te protesty są tego dowodem. I jakby rozpoczęcie wydarzeń grudniowych, jak się wydaje, doprowadziło do krystalizacji pewnego spisku w kierownictwie PZPR, spisku, który był dziełem kilku młodszych wiekiem, młodszych od Gomułki, funkcjonariuszy aparatu władzy, bo to nie byli tylko funkcjonariusze aparatu partyjnego, jak Józef Teichma czy Stanisław Kania, ale na przykład minister obrony Wojciech Jaruzelski. Ta grupa ludzi stwierdziła, że najkrócej mówiąc Gomułka powinien odejść, a jego miejsce powinien zająć Edward Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach, którego już wcześniej przymierzano do tego stanowiska. Tu niewątpliwie bardzo ważna była rola Moskwy. W połowie tego grudniowego tygodnia protestów Moskwa wysłała list do kierownictwa Polskiej Partii, w którym wyraziła zaniepokojenie i wezwała do rozwiązania kryzysu metodami politycznymi. W takiej partyjnej nowomowie to oznaczało zdezawuowanie Gomułki, który nie chciał żadnych politycznych metod rozwiązania konfliktu, tylko siłowe. I to było już jakby zielone światło dla spiskowców, że można Gomułkę obalać. Był jeszcze problem samego Gomułki, który miał niezwykle mocną pozycję w strukturach władzy, ale tutaj spiskowcom z pomocą przyszła choroba Gomułki. Gomułka w potwornym stresie doznał takiego stanu przedudarowego, miał po prostu kłopoty z krążeniem, nie był w stanie chodzić. W związku z tym nie był w stanie się pojawić 19 grudnia na kluczowym posiedzeniu biura politycznego, na którym zapadła po wielogodzinnej dyskusji decyzja o tym, że powinien złożyć rezygnację, a jego miejsce powinien zająć Gierek. Gdyby Gomułka był na tym posiedzeniu, kto wie, jak wydarzenia by się potoczyły, być może rządziłby jeszcze nieco dłużej, no ale stało się dobrze dla Polski, bo niezależnie od tego, że ludziom, którzy go obalali, chodziło o władzę, to zastąpienie go przez Gierka doprowadziło do uspokojenia nastrojów i do przerwania masakry.